Mamy tu powiedzmy 13 obiektów wybranych z tych, które trafiły do kolekcji muzeum w pierwszych 10 latach działalności instytucji. Każdy z tych przedmiotów opowiada historię jakiejś osoby, która wprowadziła albo bardzo wielkie i zacne kolekcje, albo nawet jakieś konkretne niewielkie przedmioty, ale jednak wprowadziła właśnie do naszego muzeum. Staraliśmy się dotrzeć do właśnie informacji, skąd te przedmioty się brały. Chcieliśmy pokazać, w jak różny sposób one rzeczywiście trafiały, jak różne to były osoby, które się zdecydowały wziąć udział w tym społecznym ruchu, ale też pokazać, jak już na wstępie, już w tych właśnie pierwszych latach działalności była ta kolekcja różnorodna. Z jednej strony mamy przedmioty właśnie takie pochodzące z Krakowa, z okolic Krakowa, z Europy. Z drugiej strony mamy też właśnie różne przedmioty pochodzące z krajów egzotycznych, spoza europejskich. I chcieliśmy właśnie pokazać to, że w tych pierwszych latach działalności muzeum ta myśl już była tak otwarta na różne też aspekty życia, bo to są też przedmioty codziennego użytku i dzieła sztuki. Na przykład ta harfa z terenu dzisiejszego Gabonu jest przewieziona przez pierwszą polską naukową wyprawę afrykańską przez innymi przedmiotami, przez profesora Szulc-Rogozińskiego. Jest jedna tam właśnie koszula rosyjskiego jeńca na przykład. To jest jedna z takich, wydaje mi się, bardziej poruszających opowieści. Jest przechowywana właśnie z taką odręczną notatką, że do takiej osoby należała. I myślimy dzisiaj z jednej strony o tym, że co to był za pomysł, żeby w szpitalu właśnie taki pomysł się pojawił o otworzeniu etnograficznej kolekcji. A z drugiej strony myślimy też o tej konkretnej osobie, która używała kiedyś tego ubrania i wiemy o tym, że to był żołnierz, że w tym konkretnym momencie był w Krakowie, nie wiemy, co się z nim stało dalej. Warto wspomnieć o profesorze Marianie Raciborskim, który był botanikiem. Pod koniec XIX wieku został pracownikiem ogrodu botanicznego na Wyspie Jawie na zaproszenie rządu holenderskiego. I on właśnie tam poza botaniką zaczął się fascynować kulturą malajską i zbierał wspaniałą kolekcję między innymi broni, przedmiotów takich właśnie codziennego użytku, tkanin i kolekcję lalek Teatru Cieni i Teatru Marionetek. Właśnie jedną z takich marionetek, które dzisiaj mamy. Tuż przed śmiercią profesor całą swoją kolekcję właśnie polecił przekazać Muzeum Etnograficznemu w Krakowie. Please hang up and try again.